Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem powiedzieć o takim ziole, które jest już po prostu zakaz jego używania i tak dalej. Za chwilę zakażą tego wszystkiego, nie będzie można nic używać, tylko żywności ze sklepów wielkopowierzchniowych. Jest to nic innego. Mamy tu taki mały okaz, ale już nie chce mi się wychodzić w pole, jest już późno. Jak tu powoli kamera pokaże, jak wrotycz, wrotycz pospolity. Jest jeszcze wrotycz balsamiczny, ale to ma inny układ liści. Także my się tu skupmy na tym naszym wrotyczu pospolitym. I na co on działa? Jego działanie jest wszechstronne, jak pokazują nawet ostatnie badania. Wykazuje właściwości przeciwnowotworowe. Także, szanowni Państwo, ale na co głównie go wykorzystujemy? Wykorzystujemy go przede wszystkim na zwalczanie robaków, tak zwanych, które mamy w organizmie, pasożytów tak zwanych. Dlaczego? Jest to najmocniejsze, moim zdaniem, na te pasożyty po prostu zioło. Dlaczego? Gdyż jest w stanie zabić nawet te jaja, które się tam tworzą, które te pasożyty składają, bo inne różne zioła po prostu zabijają nicienie i tak dalej, glisty, a to jest wszechstronne zioło. Potrafi zabić wszystkie stadia, że tak powiem, tych robaków. Oczywiście jest to zioło bardzo, że tak powiem, nie jest trujące, bo żadne zioło nie jest trujące, jak i lecznicze. To tylko dawka czyni go leczniczym albo trującym. Ale co z niego stosujemy? Z niego stosujemy tak naprawdę najlepiej, to są te, tu są takie jeszcze liche, małe, ale stosujemy te główki. Ten kwiat jego, kwiat wrotyczu. I w mieszance z odpowiednimi ziołami, tu kamera niech powoli go pokazuje, on jest taki troszkę słaby, ale myślę, że go widać. I wykorzystujemy go w mieszankach, najlepiej na robaki. Ale muszę tu od razu wspomnieć, jak po prostu to zrobić i kiedy zastosować tą mieszankę. Możemy go zastosować w mieszance z piołunem, z goździkami. Ale możemy też te goździki zamienić na liść orzecha włoskiego, który wykazuje równie dobrze właściwości zwalczające te pasożyty. Ale podstawowa sprawa, szanowni Państwo, żeby zacząć jakąkolwiek suplementację i tak dalej, należy najpierw odrobaczyć organizm. Gdyż pytam wielu ludzi, kiedy ostatnio odrobaczałeś się? No wcale w życiu. 40 lat mija, albo raz w życiu, albo góra dwa. Musimy wykonać takie odrobaczanie raz w roku, tylko musimy zachować terminy, zacząć go w pełni. Co miesiąc jest pełnia i zaczynamy odrobaczanie w pełni. Dlaczego? Gdyż te robaki się schodzą do naszych jelit. Tak jak widać to po dzieciach, na przykład gdzieś tam dzieci się kręcą, nie śpią, albo ktoś w pełni nie może spać. Najprawdopodobniej są to robaki, które po prostu nie dają nam żyć, gdyż w pełni najbardziej buszują, że tak powiem, w tym naszym organizmie. I wtedy bierzemy sobie po prostu taką dawkę tego, zbieramy to, suszymy oczywiście te końcóweczki, o tu powoli kamera pokaże, zbieramy te, suszymy, mielimy to w bardzo drobny takim, w młynku, nie przegrzewamy tego. Zarówno goździki, jak i piołun. Oczywiście i bierzemy po jednej części, czyli łyżkę tego i łyżkę tego. Mieszamy to, pijemy to przez 10 dni, przez 10 dni, tak jak mówił świętej pamięci Adolf, 10 dni pijemy tę mieszankę. Na czczo bierzemy łyżkę stołową, nie łyżkę stołową. Tu właśnie muszę sprostować, gdyż ta roślina zawiera tujon. Może dlatego została zakazana do użytku wewnętrznego. Także dla bezpieczeństwa wytestowałem to niejednokrotnie. Bierzemy sobie dwa razy dziennie łyżeczkę płaską. Rano popijamy to szklanką wody. Tę mieszankę nie kopiasta ta łyżeczka, tylko taka z lekką górką i oczywiście wieczorem. I tak robimy przez 10 dni. Następnie pijemy napar z kopru włoskiego przez kolejne 10 dni w tym odrobaczaniu. Po to, żeby ściągnąć te wszystkie robaki, które są tam gdzieś wyżej, zalegają w kościach, w sercu, w wątrobie i tak dalej, żeby ich ściągnąć, bo uwielbiają ten po prostu smak tego naszego kopru włoskiego. Po czym po kolejnych 10 dniach stosujemy znowu przez 10 dni tą mieszankę i cały cykl prawidłowego odrobaczania, bardzo silnego, to zioło zabija glisty i tak dalej, to jest właśnie prawidłowy cykl odrobaczania, nie tam jakieś 7 dni o niewiadomej porze, kiedy się komu umyśli w miesiącu, to bierze 7-10 dni tam jakieś te parafarmy, te nie parafarmy, nic to nie da, ponieważ nawet jeżeli to coś zabije, to za miesiąc, dwa te robaki, które tam, te larwy, to wszystko zostaje, znowu nam dokuczają. Także na co jeszcze możemy stosować? Jest to wszechstronne, tak jak już powiedziałem, przeciwnowotworowo, jeżeli przy chorobach wrzodowych,
przy chorobach wrzodowych było stosowane. Teraz jest oczywiście zakaz wewnętrznego stosowania. Przy chorobach wrzodowych robimy sobie napar z łyżki tego naszego kwiatu i wypijamy jedną szklankę dziennie. Oprócz tego, że zabija nam te robaki, także po prostu likwiduje, eliminuje te wrzody. Przy zaburzeniach żółci, jakiejkolwiek produkcji żółci i tak dalej, równie dobrze. Spektrum jest bardzo duże, ale na co jeszcze możemy tak sobie w warunkach domowych go zastosować? Otóż zbieramy go wtedy tak jedną trzecią, ucinamy. Takie wiązki sobie robimy nawet niżej. Wiążemy to w wiązeczki i jak Wam tam wchodzi to robactwo, te komary różne do mieszkania, wieszamy to tam, gdzie są otwory, okna, drzwi i po prostu nam to odstrasza, gdyż nie lubi robactwo tego zapachu. Oczywiście musimy to najlepiej jeść świeży, mówią suszony. No nie ma takiego działania, świeży wieszać około 10 dni, teraz jest go dużo, zaczyna dopiero tutaj u nas w Górach Świętokrzyskich kwitnąć, to no, gdzie indziej już na pewno jest bardziej okazały, że tak powiem, i to wieszamy i co 10 dni jak zmienimy, nic nam się nie będzie pchało, ani to komary, ani to robactwo. Możemy go równie dobrze zastosować do szafy. Po prostu ściąć, nawet wysuszyć, włożyć jakiś lniany woreczek i po prostu go zawiesić w szafie i tam nie będą się te jakieś tam, jeżeli jeszcze występują mole, chociaż dzisiejsza ta odzież jest tak chemiczna, że nawet mole się nie chcą do niej po prostu władować, że tak się wyrażę. Także, szanowni Państwo, możecie to stosować, jak nie będzie aptek, leków i lekarzy. To, co wszystko powiedziałem, nie jest poradą medyczną. Ja to stosuję osobiście. Jeżeli chcecie to zastosować, możecie to zastosować. Jest to najskuteczniejsze w tej mieszance na jakiekolwiek pasożyty. Także cóż jeszcze chciałbym powiedzieć? Pewnie jak zwykle o czymś zapomniałem, ale ja po prostu nie piszę kartek, nie czytam tego z kartki. Mówię to, co wiem. Dzisiaj jestem delikatnie zmęczony, już ciężki dzień. Także dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrypcji, jeżeli się podoba, i oczywiście do sklepu na www.potęgasłowian.pl. Dziękuję serdecznie.